Saga o wikingach z Jomsborga Opowieść trzecia król Harald Sinozęby przełożył i czyta Marcin Krzywicki. Król gorm i królowa Tajry mieli dwóch synów, a obaj dobrze się zapowiadali. Starszy nazywał się Kanut, jego dziadek Klack Harald kochał go szczerze i hołubił, lubili go też i ludzie. Młodszy nazywał się Harald. On częściej przestawał z domownikami i za młodu nie był zbyt lubiany. Klak Harald przekazał swoje włości ulubionemu wnukowi Kanutowi, sam zaś wyjechał do Fryzji, gdzie został chrześcijaninem i nigdy już nie wrócił w te strony. Zaś Harald, młodszy z synów Gorma, kiedy dorósł, uwadził się ze swym ojcem, gdyż także chciał mieć jakiś kraj, którym mógłby rządzić. Jednak dostał odeń tylko kilka statków, z którymi co roku wyruszał na wyprawy łupieskie, choć zimy spędzał w Danii. W tym czasie królem w Anglii był Ethelstan. Był dobrym władcą i rządził tam już od dawna. Pewnego lata synowie Gorma, Kanut i Harald Przybyli do Anglii z armią dunów, pustosząc Nordumbrię wzdłuż i wszerz. Zdobyli większą część tej krainy, którą uważali za swoje dziedzictwo, należne im po ich przodku, Ragnarze Lodbroku. Król Ethelstan zebrał więc wielką armię i wyszedł im naprzeciw. Spotkali się na północ od Cleveland, gdzie w bitwie padło wielu dunów. Zatem synowie Gorma przenieśli się na wybrzeże Skarborough, gdzie lepiej im się powiodło. A czując się niezagrożeni, planowali iść na południe Jorku, jak im doradzali przewodnicy. Ale pewnego dnia, gdy słońce dziarsko przygrzewało, a królewicze Kanut i Harald ze swymi ludźmi pływali w morzu, jacyś ludzie z brzegu zaczęli do nich strzelać z łuków. Kanut został śmiertelnie trafiony strzałą jego ciało złożono w drakarze i powierzono morzu i płomieniom tymczasem przewodnicy uciekli a król Ethelstan ze swym wojskiem ruszył śladem dunów zatem harald nie chcąc dłużej pozostawać w anglii wrócił do jutlandii w domu najpierw opowiedział matce o tym co się stało pomny że swego czasu ojciec poprzysiągł był uroczyście że jeśli kiedykolwiek przyjdzie mu usłyszeć o śmierci swego syna kanuta Zginie ten, który przyniesie mu tę wiadomość, a i on sam nie przeżyje takiej straty. Tego dnia królowa rozwiesiła w hali kir żałobny, a kiedy król zasiadł na tronie, rozmowy ucichły. Gorm zapytał więc. — Dlaczego zamilkliście? Czy są jakieś wieści? Tajri odpowiedziała. — Panie, miałeś dwa jastrzębie. Jeden był biały, drugi zaś szary gdy latały daleko nad polami na białego spadło stado kruków i go zadziobało wrócił tylko szary i teraz ten będzie polować dla ciebie wówczas król gorm powiedział zmarnieje dania bez mego syna kanuta królowa potwierdziła prawdę rzekłeś panie a wszyscy obecni jej przytaknęli Król Gorm Stary legł złożony chorobą, a nazajutrz już nie żył. Ponieważ rządził był dobrze przez długie lata, na jego mogile usypano wielki kurhan, a jego syna, Haralda Sinozębego, wybrano królem w państwie duńskim. Sprawił on wielką ucztę żałobną po swoim ojcu i przez pewien czas był spokój. W tym czasie Norwegią władał Harald Szara Oponcza, syn Erika krwawego topora ze swoją matką Gunhildą, zwaną Kongemoder, która była siostrą Haralda Gormsona. Jarl Hakon Sigurdson zmuszony był uciekać przed nimi z Norwegii. Jesienią przybył on do Danii w 120 okrętów, oferując swą przyjaźń królowi Haraldowi i został u niego na zimę. Kanut Gormson. Osierocił był syna Haralda, którego zwano Gul-Harald. Wkrótce on także wrócił w dziesięć łodzi ze zwycięskiej wyprawy na południe z cennym łupem złota i również przystał do swego stryja. Tej zimy król Harald Sinozęby i Jarl-Hakon Sigurdsson spiskowali przeciw królowi Norwegii. Wiosną w Limfjord. Gul Harald napadł i zabił Haralda szarą Opończę. Wtedy Jarl Hakon oskarżył Gul Haralda o zabójstwo i jako przestępcę kazał go powiesić. Sam zaś przejął władzę w Norwegii jako lennik króla Danii. Jednak wkrótce cesarz Otto Rudy z Olafem Trygwasonem przybyli z Germanii z wielką armią. Zbrojnie zmusili oni króla Haralda Sinozębego i Jarla Hakona, by zostali chrześcijanami, a cała Dania przyjęła nową wiarę. Ale wróciwszy do Norwegii, Jarl Hakon Sigurdsson powrócił do pogaństwa i odmawiał płacenia trybutu królowi Danii.